wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i dzisiaj akurat na szczęście nie jestem na żywo, mówię na szczęście, bo na żywo są nasi piłkarze, którzy pewnie teraz kończą mecz ze Szwecją. Ja nie znam wyniku, drodzy Państwo, może się teraz zbłaźnię, bo Państwo oglądając to teraz albo później znają ten wynik, ale ja mimo wszystko wierzę i żeby pokazać swoją wiarę, to puszczę po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Jest medal, ale myślę, że jest złoto. Tak jest, proszę Państwa. Mówimy oczywiście o Robercie Lewandowskim. Jak pofrunął nad tym Laportem, to pofrunie tak samo nad tym jakimś tam Isaksonem czy innym. No oczywiście Dariusz Szpakowski to Państwu wyjaśni, kogo synem jest Isakson. Pewnie Isaksona. W każdym razie, drodzy Państwo, w zeszłym tygodniu była taka historia, czy już jakiś czas temu nawet, źle powiedziałem. Jakiś czas temu była taka historia, że w Dobczycach odbywał się event z cyklu Tour de Konstytucja. Był tam sędzia Waldemar Żurek, był tam chyba rzecznik praw obywatelskich pełniący obowiązki Adam Bodnar. No i wydarzyła się taka dziwna sytuacja, że były tam także bardzo małoletnie dzieci, a prelegenci mówili o takich sprawach jak na przykład dostęp do aborcji. Mówiono o tam, obrażano, czy tam negatywnie się wypowiano o najwyższych urzędnikach państwowych i trochę trzeba było się z tego tłumaczyć. Najpierw głupio się tłumaczył Adam Bodnar. To już wracamy teraz do archiwów. Wypowiedź Adama Bodnara z wywiadu w Polsacie. Zobaczmy. Adam Bodnar, w Dobczycach na Tour de Konstytucja po prostu pojawiły się dzieci. Tak jest, jak proszę Państwa, w każdym kochającym się małżeństwie. Dzieci się w pewnym momencie po prostu pojawiają. Nikt ich nie zapraszał. Piotr Witwicki, jak dzieci, to pod opieką nauczycieli, czy przypadkowo stragarzami przechodziły? A Adam Bodnar odpowiada, to pytanie do dyrektora szkoły. Czyli, że tak powiem, mamy już kolejny problem. Nie tylko, że dzieci były indoktrynowane w sprawach aborcyjnych, ale dodatkowo stragarzami, czyli jeszcze jest problem wykorzystywania pracy tragarzy, co chyba nie do końca też jest dobre. Natomiast, proszę Państwa, to się wydawało głupie, ale ona dosłownie chyba przedwczoraj opublikował artykuł, który tłumaczy to wszystko, co się wydarzyło, jeszcze bardziej głupio. Także Adam Bodnar jest nie najgłupszy. Zobaczmy. To jest analiza, proszę Państwa. Troszeczkę Państwo mogą tego nie zrozumieć. Ja to trochę zrozumiałem, ale też myślę, że nie do końca. Natomiast to jest analiza nagrania wideo przeprowadzona przez naprawdę fachowego dziennikarza, najprawdopodobniej szkolonego przez samego Janusza Szwertnera. To jest tylko moja teza, hipoteza. Przedszkolaki pojawiają się na wydarzeniu przypadkowo. Na nagraniu dzieje się to w okolicach 9 minuty. Dzieci wraz z opiekunami wchodzą na plac, witane są oklaskami, a następnie otrzymują flagi Polski. Jedna z osób biorąca udział w spotkaniu mówi: brawa dla pań, że się naraziły. Kilka osób zachęca maluchy do skandowania hasła Konstytucja. Dzieci powtarzają. Jednak wraz z opiekunkami nie biorą udziału w happeningu, ale idą dalej. Na nagraniu około 13 minuty widać, że znajdują się już w pewnej odległości w placu. Drodzy Państwo, ja tu też jestem zupełnie przypadkowo. Ktoś mnie zaprosił, ja przechodziłem przypadkowo zupełnie, podłączyli mi mikrofon, podłączyli mi tutaj ucho, mówią mów do tej kamery i tak stoję tutaj od roku prawie. Ale proszę Państwa, ja jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć w tej sprawie. Wy, lewacy, czy wy nie znacie podstawowych zasad kontrkultury? Co to jest happening? John Cage, Stany Zjednoczone, lata 60. Happening to jest taka forma artystyczna, w której każdy uczestniczy z przypadku, oprócz oczywiście autorów happeningu. Na ulicy się robi happening, angażuje się przechodniów. To jest właśnie sens happeningu, że coś się dzieje, a nie tak jak spektakl, że trzeba mieć bilet i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby to jest bardzo uniwersalna moim zdaniem logika. Następnym razem będziecie Państwo mieli na przykład na mieście stłuczkę, nie daj Boże oczywiście, podejdzie do Państwa policjant i zapyta, czy Pan był uczestnikiem wypadku? A Wy powiecie, nie, ja akurat nie, ponieważ ja byłem tu zupełnie przypadkowo. I w tym także kontekście należy powiedzieć, że Klaudia Jachira w tym sensie nie uczestniczyła do tej pory w żadnym posiedzeniu Sejmu, bo generalnie znalazła się tam przypadkowo. I tyle powiem. I to tyle. Drodzy,
Drodzy Państwo, czasem jeżeli chodzi o tak zwaną ludność LGBT, znaczy w sensie działaczy, aktywistów, osoby, które się w to angażują, trudno ich zrozumieć. To, że tak powiem, jest taka zagadka dla mnie i dla Państwa, czy ta osoba, która to napisała, napisała to na serio, czy na żarty? Mi się wydaje tak na 90%, że na żarty, ale nigdy nie jestem do końca pewien. Zobaczmy. Dzień dobry, co u Was dziś w agendzie? Bo u mnie 8 rano śniadanko, 10 lekarz, 12 praca na rzecz zniszczenia polskiej tradycji, 15 opracowanie planu przejęcia władzy nad światem, 18 zniszczenie jednej albo dwóch rodzin, 20 kolacyjka, 22 tęczowy rytuał. Pięknego dnia. No ja myślę, że to są żarty jednak, chociaż jakby tej pani ktoś dał taką możliwość, żeby zniszczyć jedną albo dwie rodziny, albo trochę polskiej tradycji, to myślę, że też jakoś tam by się nie wybrzydzała w końcu, prawda? Bo to jest jakoś tam w polu jej zainteresowań, moim zdaniem. Taka jest moja też znowu hipoteza. Natomiast to są wszystko takie żarty i ta pani mówi, o, będzie jakiś tęczowy rytuał, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Stanach Zjednoczonych już takie rytuały się odbywają. Tak mi się wydaje, nie jestem do końca pewny, czy to jest nagranie ze Stanów Zjednoczonych, ale tak mi się wydaje, w którym ludzie deklarują pewną lewicową, lewacką, jak to mówią w Stanach, woke modlitwę. Jest to trochę śmieszne, ale tak tylko 10%, a 90% straszne, zobaczmy. I will use my voice in the most uplifting way possible. I will use my voice in the most uplifting way possible. And do everything in my power to educate my community. And do everything in my power to educate my community. I will love my black neighbors the same as my white ones. I will love my black neighbors the same as... Będę kochał swoich sąsiadów tak samo jak białych. Wydaje mi... czarnych tak samo jak białych. Czyli wszystkich będę kochał tak samo. Każdy zasługuje na miłosierdzie. Czy ktoś już to kiedy... Nie, nie wydaje mi się, żeby była jakaś wcześniej religia, która by to mówiła. Śmieszne jest to, że pewnie większość tych ludzi przeszła, teraz bo lewica wcześniej określa, że trzeba zrobić apostazję sobie. I gdzie się znaleźli z powrotem? W tym samym miejscu. Ja bym mimo wszystko polecał tym państwu, którzy uczestniczą w tego rodzaju rytuałach, Kościół katolicki, bo oni już mają zorganizowane nagłośnienie, odpowiednią hierarchię, struktury organizacyjne. Nie trzeba tego wszystkiego organizować od podstaw. Mają też pewne doświadczenie. I na przykład nie będzie tak jak z ruchem Black Lives Matter, że okaże się, że sobie, prawda, sprzeniewierzą środki. Dobrze, drodzy Państwo, lecimy dalej. A propos sportu i LGBT także, proszę Państwa, mężczyźni, byli mężczyźni, których ja teraz misgenderowałem, co najprawdopodobniej spotka mnie według kościoła woke, już nie pójdę do nieba woke, no, lewicowego nieba. Byli mężczyźni, czyli trans kobiety, zaczynają startować w sporcie dla kobiet, dobrze mówię. I jest taka dosyć znana sportsmenka z Nowej Zelandii. I chciałem Państwu to pokazać jako przykład tego, że z tym nie ma żadnego problemu i to jest zupełnie normalne. Zobaczmy. Zobaczcie Państwo, to jest, nikt z nas by nie powiedział, to pan Super Memik wkleił to zdjęcie, idzie nowe, genderowe. Przecież charakterystyczne tutaj kitka, nowa... O Jezus Maria! To, proszę Państwa, na to proszę nie patrzeć, bo przypomni Wam się znana powieść Josepha Konrada. Coś tam ciemności. W każdym razie, drodzy Państwo, to tyle. A propos lewicowej logiki, taki artykuł znalazłem ostatnio, czy ktoś inny znalazł, przepraszam, chyba dokładnie Sławomir Jastrzębowski wkleił to u siebie na Twitterze, ja to mu ukradłem, taki artykuł w Wyborczej, zobaczmy. Do neoprezes Manowskiej, jest pani nieuczciwa, to się opłaca, nie warto. Czy widzą Państwo delikatną sprzeczność? Warto czy nie warto? No, nie warto. I na koniec poproszę materiał jeszcze numer 22. Mówiłem o tym, proszę Państwa, wczoraj. Czy wolno nosić sandały? I jestem tutaj pełną parą z panem Zbigniewem. Zasłonię to słowo. Nie dla mężczyzn w sandałach. A pan Zbigniew pisze do tej pani, a co cię to obchodzi? W czym ja mam chodzić? To jest włącznie moja sprawa. Ciebie to... obchodzi. Takie to jest to samo słowo, co w tytule mojego programu. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję. To była środa. Mam nadzieję, że jesteśmy w 1/8 finału w momencie, kiedy kończy ten program. Naprawdę mam szczerą taką nadzieję. Do zobaczenia w piątek w specjalistach od wszystkiego. Już nie muszę tu trzymać ręki. Dziękuję.